Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Tomek Castilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na wideotestach. A w dzisiejszym odcinku dosyć nietypowo, ponieważ chciałem zrobić krótki poradnik dotyczący tego, na co zwracać uwagę podczas kupna laptopa. Ponieważ na YouTubie, ale i nie tylko, znajdziecie wiele jakichś filmów, poradników, recenzji, testów, porównań itd., które mówią wam tak naprawdę bardziej dosłownie, który laptop warto kupić. I chociaż coś takiego ma jak najbardziej sens, to przynajmniej moim zdaniem najlepiej, jeśli chcemy coś kupić w przypadku rzeczy technologicznych, ale i nie tylko, to jest poszukać informacji samemu. I w dzisiejszym odcinku najczarniej w świecie chciałbym wam pokazać parę rzeczy, na które naprawdę bardzo warto zwracać uwagę. Nie są one ułożone jakoś chronologicznie, po prostu każda z nich jest tak samo ważna. Więc nie przedłużając, ja was zapraszam dzisiaj do oglądania, na co zwracać uwagę podczas kupna laptopa. Akurat za mną siedzi Lenovo 720S, czyli wersja Slim i akurat na jego podstawie będę mógł wszystkie tak naprawdę dzisiaj omawiane podpunkty omówić. Taki mój mały, można powiedzieć, pomocnik. Tak więc zaczynamy. Tak więc pierwsza rzecz to cena, czyli to, ile mamy pieniędzy w portfelu. Może się to wydawać całkowicie absurdalne, ale zaufajcie mi, że te pytania, które ja dostaję, to często są od ludzi, którzy nawet nie wiedzą, ile mogą na pewien laptop, na jakiś sprzęt wydać. To jest sprawa akurat bardzo ważna, bo zanim zaczniemy marzyć o komputerze z NASA, to musimy jednak zobaczyć, ile mamy tak naprawdę pieniędzy i ile na ten sprzęt możemy przeznaczyć. Więc od tego zaczynajmy i dopiero idziemy dalej. Podzespoły. Podzespoły to bardzo ważna sprawa w laptopie, to właśnie od nich tak naprawdę zależy, jak szybko nasz laptop będzie działał, jak płynnie będzie działał, co na nim będziemy mogli robić i do czego nam on tak naprawdę posłuży. W przypadku podzespołów sprawa jest prosta. Bardzo, bardzo wiele w sprawie podzespołów jesteśmy zależni od tego, ile jesteśmy w stanie wydać pieniędzy. Jak się pewnie domyślacie, im więcej wydamy, tym laptop będzie lepszy, ale w przypadku podzespołów musimy właśnie się dopasować do naszej ceny i pomyśleć, do czego ten laptop ma być. Logiczne, że jeśli jest to laptop do gier, to najważniejsze rzeczy są takie jak chociażby karta graficzna, czy procesor, czy ilość RAMu, ale w przypadku tak naprawdę jakiegoś laptopa, notebooka, bardziej biznesowego i innego, bardzo ważną sprawą jest chociażby dobry procesor, dobry dysk, ilość RAMu również się przyda, ale karta graficzna na przykład może pójść gdzieś w bok. Więc jeśli chodzi o podzespoły, to musimy troszeczkę poczytać, troszeczkę zrobić researchu, znaleźć pewne informacje, jakie aktualnie sprzęty są sensowne do kupienia, jakie aktualnie sprzęty bądź generacje są aktualnie dostępne i logiczne jest, że jeśli nasz budżet na to pozwala, chcemy mieć te podzespoły możliwie jak najlepsze, ale zachowując kulturę pracy. Więc o kulturze pracy również sobie jeszcze pogadamy. Wracając do podzespołów, bardzo ważną sprawą w przypadku laptopów, notebooków i innych jest procesor. W tym przypadku mamy i 5 8250U, czyli już najnowszą generację Intela, procesor Coffee Lake, który bez żadnego problemu pozwoli nam na codzienną pracę, na oglądanie filmów, ale również i na takim procesorze możemy się bardziej pobawić. Czy to w jakieś programy graficzne, czy to nawet możemy bardzo małe mini modele na przykład w Blenderze porobić, ba, możemy nawet na takim laptopie coś nagrywać. Więc jak sami widzicie, pomimo tego, że tych procesorów mamy multum i naprawdę możemy zacząć od komputera, od laptopa, który ma jakiś całkowicie mobilny Intel Atom, nie wiadomo jaki, a możemy skończyć na jakichś 6, a nawet i 8-rdzeniowych istnych monstrach do o wiele większych tak naprawdę spraw. Tak więc jeśli chodzi o podzespoły, zobaczcie, ile macie pieniędzy, a następnie sobie poczytajcie na internecie recenzje jakichś laptopów w tej cenie, zobaczcie, jaki podzespół, jak sprawuje się w przypadku różnych rzeczy, żeby najlepiej tak naprawdę sprawdzić dane podzespoły, pomimo tego, że na przykład się na tym nie znamy, to po prostu przepiszmy w Google'ach na przykład i5-8250U benchmark albo i5-8250U gry. I wtedy zobaczymy, jak taki podzespół, na przykład procesor, sprawuje się w grach, czy też w codziennym zastosowaniu. Zobaczymy, na ile tak naprawdę nasz laptop, który ma jakąś baterię wbudowaną, wytrzyma na takich podzespołach i co dzięki takim podzespołom możemy osiągnąć. Zanim jednak przejdziemy do bardzo ważnych spraw, jakim jest chociażby bateria w laptopie, przejdźmy pierw do dysku. Dalej znajdujemy się we wnętrzu laptopa i dysk. SSD kontra HDD. Który wybrać? Dyski SSD są o wiele szybsze od dysków HDD, ale to jednak ktoś kosztem czegoś. W przypadku wielu producentów mamy do wyboru albo sprzęt z 256 GB, moi drodzy, dysku SSD, albo możemy wybrać w tej samej cenie 1 TB dysk HDD. SSD ma ten plus, że jest o wiele szybszy. Kiedy zainstalujemy na nim system oraz wszelkie programy, te programy będą działać szybciej, będą się ładować szybciej, a nasz komputer do włączenia będzie potrzebował może 10 sekund, może nieraz około 12, ale suma summarum o wiele mniej od dysku HDD. W przypadku dysku HDD, jak sami pewnie potraficie liczyć, mamy tego miejsca w przypadku tej samej ceny ponad 4 razy więcej, ale ten dysk jest wolniejszy. Więc czy wybrać HDD czy SSD, to jest dobre pytanie.
Moim skromnym zdaniem nie polecę Wam ani SSD, ani HDD. I pewnie niektórzy z Was się łapią za głowę, o czym ja w ogóle mówię, o co chodzi, bo nie ma jakichś innych dysków, nie licząc może SSHD. Ale najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej moim zdaniem, zarówno w przypadku zwykłych desktopów, jak i laptopów, jest połączenie tych dwóch dysków. Kupno na przykład laptopa z wersją 128 GB, możliwie najmniejszą, dysku SSD, żeby mieć tam system oraz jakieś, powiedzmy, najważniejsze programy, które bardzo często używamy. Oraz oprócz tego na przykład 1 TB dysk HDD na nasze dane, gry, pliki oraz wszystkie inne potrzebne aplikacje. Dzięki temu nasz laptop będzie działał zaskakująco szybko, będzie dalej na SSD, będzie się szybko włączał, wszystko będzie fajnie, płynnie chodzić, ale zarazem mamy jeszcze 1 TB osobno miejsca na nasze dane. Więc jeśli macie taką możliwość, a wielu producentów pozwala na takie konfiguracje, to najlepiej kupić możliwie mały SSD na system i potem dokupić jeszcze większy dysk HDD na wszelkie nasze dane. To jest moim przynajmniej zdaniem najważniejsza i najfajniejsza opcja, bo kiedy wybierzemy sobie SSD, może zdarzyć się tak, że na przykład te 256 giga nam nie wystarczy, a kiedy wybierzemy 1 TB HDD, to tak naprawdę stracimy wiele możliwości tego laptopa, jeśli ma na przykład jakiś dobry procesor i cały komputer będzie chodził o wiele wolniej, niż mógłby chodzić z dyskiem SSD. W przypadku mojego małego pomocnika znajdziemy tam dysk na M2 o bardzo dużej prędkości, dzięki czemu wszystko działa bardzo płynnie, a sam Windows włącza się ledwo w parę sekund. Przechodzimy dalej, czyli bateria. Bateria to jest sprawa naprawdę ważna. Dla jednych będzie to sprawa tak naprawdę kluczowa w przypadku notebooków, dla innych bateria będzie często tak naprawdę wykorzystywana w bardziej sytuacjach kryzysowych i innych. W tym przypadku, pomimo tego, że mamy naprawdę mały 14-calowy laptop, mamy baterię, która w normalnym użytkowaniu wytrzymuje nawet 6-7 godzin. To jest wyjątkowo dużo jak na tego typu mały laptop. Tak więc w przypadku osób, które gdzieś często są na wyjeździe, mają mało możliwości, żeby ten laptop na przykład podpiąć do ładowania, chociaż ostatnimi czasy naprawdę tych możliwości jest coraz więcej. Czy to w pociągach są już aktualnie gniazdka, czy to w jakichś restauracjach, czy to gdzieś nawet nieraz i na ławkach można znaleźć. Ja jestem z Wrocławia i tego tutaj jest naprawdę mnóstwo, gdyby ktoś chciał to podłączyć. No ale jeśli nie mamy możliwości podłączenia, często chodzimy gdzieś z laptopem na przykład od klienta do klienta i musimy mu pokazywać pewne rzeczy, to raczej nie będziemy go prosić o to, żeby pozwolił nam poładować laptopa, tylko chcemy mu to na przykład pokazać, no to wtedy logiczne, że bateria będzie sprawą bardzo ważną. W innym zaś przypadku, kiedy jesteśmy osobami, które na baterię nie zwraca zaś uwagę aż tak bardzo, to ta bateria będzie czymś dodatkowym, ale czymś, na czym będziemy mogli na przykład zaoszczędzić. Więc zapamiętajcie również następną bardzo ważną sprawę, żeby wziąć pod uwagę, jaka bateria znajduje się w tym sprzęcie i co tak naprawdę nam jest bardziej potrzebne. Logiczne jest, że lepsza bateria będzie lepsza dla nas, niezależnie od sytuacji, ale zarazem może być ta bateria, pomimo tego, że większa, bardziej użyteczna, nieraz i troszeczkę droższa. Więc jeśli nie potrzebujemy baterii, która wytrzyma na przykład 10 godzin cały dzień, to możemy sobie wziąć jakiś inny sprzęt z mniejszą baterią, ale za to z lepszymi innymi dodatkami, bądź podzespołami, czy też ekranem. Więc bateria, następna bardzo ważna sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę. I żeby zobaczyć, ile dana bateria działa, po prostu musicie, to wy, właśnie wy, moi drodzy, poszukać różnych testów, recenzji, benchmarków i tak dalej, jakichś niezależnych, najlepiej recenzentów, którzy tam będą mieć napisane, że na przykład na tej baterii ten laptop w zwykłym, codziennym użytkowaniu działa 6 godzin. Ale jak sprawdzicie, jedno takie źródło to jest za mało. Zawsze i szczerze polecam, jeśli chcecie coś kupić, jeśli chcecie coś dobrze kupić, dobrze wybrać, to tych źródeł sprawdzajcie parę. Laptop za mną, pomimo swojej wielkości, i tak oferuje nam bardzo dobrą pracę na baterii, ponieważ pozwala nam na ciągłą pracę nawet i 6 lub nawet i 7 godzin. Następną bardzo ważną rzeczą w przypadku laptopów jest ekran, bo jak wiadomo, laptop to jest taki komputer z myszką, touchpadem, klawiaturą i oczywiście ekranem. W przypadku ekranu mamy wybór niezbyt prosty. Mamy 3 bardzo znane matryce, czyli na przykład TN, VA oraz IPS. Jeśli miałbym coś Wam polecać, to najlepsze, przynajmniej moim zdaniem, do takiego codziennego użytkowania i również do takich naprawdę amatorskich zabaw z grafiką, najlepsze są matryce IPS-owe. Mają najczęściej najlepsze odwzorowanie kolorów i po prostu pracuje się oraz ogląda je najlepiej z tych wszystkich, ale coś kosztem czegoś, jak się pewnie domyślacie, matryce IPS-owe są po prostu droższe. W przypadku TN-ów czy VA te matryce są częściej szybsze, bardziej do grania, mają nieraz fajniejszą czerń, bardzo często jednak o wiele gorsze kąty widzenia, co może w niektórych przypadkach przeważyć nad czymś, ale są po prostu najczęściej z gorszymi kolorami, z gorszym odwzorowaniem kolorów i tak dalej, co może być dla kogoś bardzo ważne. Więc jeśli szukacie laptopa i macie taką możliwość, że na przykład znaleźliście, bardzo fajny laptop, to najlepiej taki laptop po prostu znajdźcie gdzieś, moi drodzy, w sklepie i zobaczcie, jak to na żywo po prostu wygląda. Zawsze jest tam możliwość, żeby włączyć Painta czy coś pomalować, albo są jakieś obrazki wgrane z Windowsa. Zawsze można sobie to zobaczyć, jak na żywo wygląda ten ekran. Bo zaufajcie mi, że różnica między jednym ekranem a drugim może być tak absurdalnie ogromna, że jeśli coś na czymś będzie, powiedzmy, beżowe, to się okaże, że tak naprawdę to było
trochę złoto, brązowo, beżowe. Więc kolory robią robotę i kolory naprawdę są ważną sprawą w przypadku laptopów. Na to też zwracajcie uwagę. Idziemy dalej, bardzo ważne sprawy, czyli takie combo. Klawiatura, touchpad, dodatki oraz, moi drodzy, głośniki. W przypadku audio, tak jak mówiłem ponownie, bardzo ważna sprawa, wiadomo, że laptopy to są częściej rzeczy mobilne. Być może nieraz nie zabieramy do nich jakichś słuchawek, być może po prostu chcielibyśmy ten laptop gdzieś postawić i obejrzeć jakiś film. W tym przypadku audio robi robotę i w przypadku głośników ponownie musimy się dowiedzieć, czy ten głośnik nam pasuje, czy jednak ten głośnik nam nie pasuje. W przypadku klawiatury i touchpadów sprawa wygląda bardzo podobnie. Musimy to wziąć pod uwagę, ponieważ chcemy, jeśli będziemy na przykład dużo pisać na klawiaturze, chcemy, żeby ten nasz sprzęt miał w miarę sensowną, dobrze zbudowaną klawiaturę, która nie będzie jakaś strasznie gąbczasta, że naprawdę niewygodnie się będzie na tym wszystkim pisać. W przypadku touchpada, jeśli chodzi o laptopy Windowsowe, no to ponownie musimy poczytać po prostu recenzję i wiadomo, że jeden touchpad jest lepszy, inny jest gorszy. Tego nie przeczytacie w specyfikacji w sklepie. Dopiero kiedy sobie sami na takim touchpadzie pojeździcie, bądź przeczytacie paręnaście albo parę przynajmniej recenzji i ogarniecie ich opinię, to zobaczycie, jaki ten sprzęt będzie. Bo to jest sprawa naprawdę często bardzo ważna, ale pomijana kosztem na przykład innych rzeczy. Idziemy dalej, czyli jakość wykonania oraz z czego ten laptop jest zrobiony. Logiczne jest, że laptopy o wiele tańsze będą najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego, czyli po prostu plastiku. Logiczne jest, że im pójdziemy wyżej, tym będziemy mieć lepszą jakość wykonania oraz lepsze użyte materiały do wykonania tego laptopa. Na przykład Lenovo, który jest za mną, pomimo tego, że kosztuje około 3800 zł, jest wykonany z aluminium i to po prostu czuć. Kiedy sobie weźmiecie laptop z jakiegoś dobrego aluminium o dobrej jakości wykonania, a do drugiej ręki weźmiecie sobie jakiś laptop plastikowy, to te różnice naprawdę będą odczuwalne. Nie dość, że ten laptop będzie się wydawać o wiele bardziej solidny, będzie o wiele fajniej wyglądał, będzie się nieraz może i mniej ryczował, jeśli będzie tam jeszcze jakaś tam warstwa na zewnątrz i tak dalej, ale to jest dosyć trudny temat, o tym nie będziemy dzisiaj gadać. Tak więc po prostu chodzi o samą jakość wykonania oraz o tworzywo, z czego nasz sprzęt jest zrobiony. Moim zdaniem to jest również rzecz bardzo, ale to bardzo ważna. O wiele lepiej się pracuje na laptopie, który jest solidny, z aluminium, nie dość, że się fajnie tam wszystko dotyka, albo kiedy po prostu się ma nawet ręce oparte, kiedy się pisze na klawiaturę, to wszystko czuć. Moim zdaniem aluminium po prostu robi robotę. W przypadku plastikowych tak naprawdę laptopów, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to tak jak Wam mówiłem, są to często sprzęty tańsze. Jeśli mamy możliwość, chcemy coś lepszego, chcemy coś fajniejszego. W przypadku jakości wykonania 720S stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj ekran IPS, tak więc bardzo dobre kolory, mamy przyjemną klawiaturę, bardzo dobrze działający touchpad, obudowę zrobioną w całości z aluminium, to po prostu czuć i widać, że jest to sprzęt naprawdę solidny. Okej, moi drodzy, więc ja mam nadzieję, że odcinek dzisiejszy Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Nie powiedziałem tutaj o czymś typu dodatkowa grafika dedykowana i tak dalej, to również jest bardzo ważna sprawa, ale zrobiłem osobny tak naprawdę film dotyczący tego, na co zwracać uwagę podczas kupna laptopa gamingowego, specjalnego, bardziej dostosowanego do gier, a w tym przypadku bardziej można powiedzieć, że wziąłem się za taki laptop w ogólnym znaczeniu, bardziej notebook, bardziej ultrabook, bardziej laptop biznesowy, czy też do codziennych zastosowań. Grafika dedykowana jest bardzo fajną opcją, jeśli mamy możliwość, o wiele lepiej ją wziąć, aniżeli zintegrowaną, ale tak jak mówiłem w innym odcinku, o tym mówiłem o wiele dłużej. A dzisiaj chciałbym się właśnie skupić na tych aspektach, o których powiedziałem i mam nadzieję, że Wy po tym odcinku zobaczycie, na co zwracać uwagę podczas kupna laptopa, zobaczycie, że naprawdę warto szukać jakichś recenzji, porównań i testów, czytać je parukrotnie na różnych tak naprawdę źródłach i dopiero potem, kiedy sobie znajdziemy nasz laptop marzeń, kiedy przeczytamy wiele recenzji, dowiemy się, że o, jednak to jest naprawdę fajny sprzęt, to można śmiało i z czystym serduszkiem pójść do sklepu, obmacać go jeszcze, przetestować i wreszcie kupić. Ja mam nadzieję, że odcinek, moi drodzy, Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, no jeśli o czymś nie powiedziałem, pytajcie śmiało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.